Burzymy Sosnowiec! Trzeba usunąć szkoły. Zakaz prawników i crossfitu. Dostawcy pizzy będą jeździć na sygnale. Krótko i do rzeczy. Propozycje zmian w Polsce. Zalegalizować marihuanę? Każdy dostanie swoje pieniądze z komunii. 500+. Na każdy zwierzę. Zmieńmy nazwę pierogów ruskich na pierogi polskie. Zmiana stolicy z Warszawy na Radom. Prowadzić korwinizm. Licencja na WinRara będzie darmowa. Zabronione będzie puszczać reklamy musically. Zakaz patostreamowania. Wysyłamy seksmasterkę na Antarktydę. Wprowadzamy polskie obozy śmieszności. Usuńcie RZ i US kreską. Po co nam to? XD. Cebula. To od dziś danie narodowe. Ja na miejscu Kaczyńskiego już dawno z Polski jebnąłbym cesarstwo. Zakaz noszenia dżinsów. Zminimalizuje to ataki koło blokowisk do minimum. Webshows jako lektura w czwartej klasie. Żeby zupki chińskie były dofinansowywane przez państwo. Beatyfikować siostry pierdolec. Żeby rekiny były w polskich morzach. Każdy ma mainować Yasuo na supporta. Wprowadzamy prawo do jebnięcia konfidenta w ryj. Albo w szczepionkę, czy co tam chcesz. We need to build a wall. Masturbacja, co? Zakaz śpiewania tej jednej piosenki. Chrześcijanin taj. Rezi na prezydenta. Na prezydenta. O mój Boże. Zmienimy wadę kraju w zalety. Krakowski smok może być świetną atrakcją turystyczną. Zbudujemy mur dla bezpieczeństwa rasowo czystej Europy. W sumie Polska nazywana jest przedmurzem chrześcijaństwa, ej! Słowo kurwa nie będzie przekleństwem. Jest wizytówką naszego kraju za granicą. Daniel Magical będzie jedynym transmitującym obrady Sejmu. W końcu patostreamy będą w jednym miejscu. Usuniemy ze szkół tę jebaną muzykę, religię i plastykę. PS, pozdrawiam panią dyrektor. A na banknotach twarz gąciarza. Zakazać ten nowy taniec. Przywróćmy gimnazja. A potem zlikwidujemy. Rasowo czysta Polska. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Żeby prostytutkom płacić ruchaniem. Jesteś wybitny koleś. Żeby nie wpuszczali tych jebanych imigrantów. Chcę rasowo czystej Europy. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. I zakaz robienia gówna. To jest naprawdę coś. To jest najlepszy komentarz. Żeby wódka była sprzedawana w sklepikach szkolnych. Hehe. Czy... No bo to jest taki żart, który nie śmieszyłby kogoś, kto chodzi do podstawówki, ale z drugiej strony, jeśli jesteś już starszy niż podstawówka, to też by nikogo to nie śmieszyło, więc zastanawiam się, w jakim jesteś wieku. I żeby ten twój śmiech był hymnem Polski! Powiedz mi, internecie, co się mówiło w latach 00? To jest tak, ciężko jest te dekady namierzyć, bo nie ma takiej fajnej nazwy jak lata 90, ale była już dość dawno temu, więc co się mówiło w latach 2009? Tak się to liczy? Czy 2000? Kogo obchodzi, jakie mam propozycje zmian w Polsce, jak w tym zacofanym kraju nigdy nic się nie zmieni? A jeśli chcecie zobaczyć we mnie człowieka, a nie tylko błazna, który się wydurnia w internecie jak błazen, to zapraszam na mój drugi kanał. Tam też jest fajnie. Tak jest, około 2 tygodni temu lekko skręciłem nogę. Ostatnie 2 tygodnie zamiast na treningach spędziłem na ekspresowej rekonwalescencji. To jest tydzień do maratonu, a jakoś tyka mnie do dwójki. Kto widział już część na vlogu?